czy moje stanowisko jest bardzo jasne, wiesz, i jakby powiedziane tam, to jest opiekunka dziecka, nie wiem, czy ciotka, czy ktoś, kto zajął się sierotą, prawda, bo to się wypowiem, było ciociu, prawda, do kogoś, kto się opiekuje, która mówi, że nie możesz wejść za tą górę, bo ta góra jest niczym barykada. To przedstawienie było grane w getcie przez dzieci na kilka dni przed wyjazdem do Auschwitz. I to było o tych wszystkich matkach, które musiały tłumaczyć dzieciom żydowskim, dlaczego nie mogą wychodzić z tych ciasnych mieszkań. Dzieci nie mogły zrozumieć, dlaczego one nie mogą wyjść i się bawić, prawda? Teraz rodzice muszą używać wielu kłamstw, żeby powiedzieć dziecku, bo gdyby pomyśleć, że wojna miałaby trwać 5 lat i nie wiem, Żydzi nie zginęliby, ale mieszkaliby w tych przeludnionych gettach, to jak wytłumaczyć dziecku, znaczy dziecko mogłoby zaakceptować ten stan rzeczy jako jedyny świat, nie wiedzieć o tym, że są łąki, że są lasy i że zwykle dzieci w niedzielę spacerują, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale to kłamstwo, przecież jaki byłby inny sens zgromadzenia w tym miejscu takiej ilości kamieni, to jest oczywiście kłamstwo, które musi używać matka do dziecka, żeby przekonać dziecko, że, a my absolutnie rozumiemy, co my jesteśmy po stronie dziecka i mówimy właśnie nie, że góra wskazuje nam kierunek. Właśnie ona wyciąga jak rękę do nieba, że to jest droga do nieba, jeżeli pójdziemy tam, prawda? I jedno i drugie jest słuszne, tylko rodzice muszą kłamać, prawda? Żeby nie wytłumaczyć dziecku tego, ja kiedyś byłem w takiej sytuacji, że miałem niemieckie dzieci, które grały w Macbecie i miały grać postaci z Kral, to były takie dzieci wojny. I te dzieci miały po 7-9 lat, dzieci niemieckie. No, musiałem wytłumaczyć, o co tu chodzi, musiałem powiedzieć o wojnie, musiałem powiedzieć o tym, bo tam jedno z dzieci zrozumiało, że jest chłopcem, zrozumiało, że jest chłopcem dopiero po wojnie. Bo w jednym z opowiadań Kral, bo było ukrywane jako dziewczynka, żeby je lepiej zabezpieczyć, żeby nikt nie sprawdzał, czy są przyznane, czy nie. I teraz ja musiałem to opowiedzieć tym dzieciom, że właśnie ten chłopczyk dopiero się dowiedział, że jest chłopczykiem, jak inne dzieci mu powiedziały. I to była taka trauma na całe życie. Ale i wtedy się dowiedziałem, że one nie słyszały o wojnie. Pytałem się, czy dziadkowie opowiadali, wiesz, nie opowiadali. Wtedy ja znalazłem się w takiej sytuacji, że powiedziałem A, to musiałem powiedzieć B. I musiałem zacząć mówić. Też nie wiedziałem, jak ja mogę do nich mówić, no bo rozumiałem zarazem odpowiedzialność swoją, w jakiej się znalazłem przez przypadek, że ja muszę im tłumaczyć takie rzeczy, no, które najczęściej rodzice chcą to zrobić, prawda, żeby się odbyło bez, nie wiem, każdy zna swoje dzieci i wie, co może powiedzieć, jak powinno powiedzieć i tak dalej. Znaczy rozumiesz, to jest w kontekście dyskursu na temat tego, co należy powiedzieć dzieciom, jak dzieci nie mogą zrozumieć szaleństwa ludzi. No bo takim tu, tak nie zrozumiałeś, tak? Nie, jakby moje pytanie było bardziej może takie osobiste, powrót do domu. Tak, oczywiście, jak najbardziej metaforyczne. Powrót do domu to jest dla mnie, wiesz, najważniejsza rzecz, wiesz, to znaczy pójście, czy ten dom jest w górze, czy ten dom jest gdzie indziej, wiesz, wszystko jedno. Ja rozumiem, że jakby... Ja bym tego tak bardzo nie nazywał górą, wiesz, bo góra jest dla mnie aż za sympatyczna w sensie tej metafory, że tak do góry, to znaczy, że będziemy lepsi, albo gdzieś jest dom. Dom nie musi być lepszy. Wystarczy, że jest tym, czy nie jest, jest dom. Ja odebrałem jakby to przedstawienie jako pana próbę, pana jakby wypowiedź na temat życia rozumianego jako swoistą transgresję przez tą górę. Natomiast mówi to osoba, która wróciła przez górę z powrotem do tego, do kotliny, czy do czegoś bezpiecznego i próbuje się w tym jakoś odnaleźć w tym wszystkim, co się stało.